Możemy sobie pomyśleć, że mamy okres wakacyjny, często możemy sobie przebywać na łące czy w lesie i nie zdajemy sobie sprawy, że kiedy wejdziemy w taką łąkę pełną kwiatów, pełną różnych roślin i kiedy zrobimy pierwszy krok i przygnieciemy niektóre rośliny, to te przygniatane rośliny natychmiastowo sygnalizują do roślin obok, że są w stresie i są w zagrożeniu. I ten sygnał jest przekazywany elektrycznie pomiędzy roślinami. Także wyobraźmy sobie na przykład w maju łąkę mniszków lekarskich. Żółte kwiaty, piękne zielone liście, rozetki i wchodzimy pośród nich, przydeptujemy, a sygnał rozchodzi się po całej łące i informuje: intruz jest na łące, intruz jest na łące. Może teraz pan doktor Witoń opowie nam, jak doszło do tego odkrycia i co żeśmy odkryli, co żeśmy zrobili od strony eksperymentalnej. W toku wcześniejszych prac wykonanych w naszym laboratorium udało się jakby potwierdzić taką informację, że nawet w obrębie jednej rośliny informacja może być przekazywana w postaci sygnału elektrycznego. Natomiast co jest nowe w tej ostatniej publikacji, to jest to, że ta informacja może być również przekazywana pomiędzy różnymi roślinami rosnącymi po prostu w bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonywaliśmy eksperymenty, które pozwoliły nam zaobserwować między innymi to, że dwie stykające się ze sobą rośliny, czy to bezpośrednio, czy za pomocą układu elektrycznego, były w stanie się ze sobą komunikować i jedna z tych roślin, która była przez nas traktowana, stresowana, czy to przypalana, czy w jakikolwiek inny sposób stresowana, przekazywała tą informację drugiej roślinie połączonej z nią, wywołując w ten sposób różnego rodzaju reakcje. Czy to reakcje takie bezpośrednie, bardziej widowiskowe, gdzie rośliną połączoną była mimoza i wywoływało to składanie się liści, czy w przypadku drugiej rośliny, mniszka na przykład, wywoływało to zmiany bardziej subtelne, polegające na zmianie wartości parametrów fluorescencyjnych, które określają stan fizjologiczny rośliny, ale też wywoływało to zmiany w ekspresji genów markerowych, które tutaj są bardzo informatywne pod względem tego, w jaki sposób roślina aklimatyzuje się do reakcji stresowej. Damian, doktor Witoń, powiedział nam, że ten system jest skomplikowany i że ten system signaling, który jest uruchamiany między roślinami, zależy od sygnałów elektrycznych. Ale żeby dojść do sedna sprawy, my musimy sobie zdać sprawę, co się zmienia. Bo to, co żeśmy wykazali w tej naszej ostatniej publikacji, to wykazaliśmy, że te sygnały elektryczne zmieniają nam jeden z podstawowych parametrów fotosyntetycznych, jakim jest niefotochemiczne wygaszanie. Co to jest to niefotochemiczne wygaszanie? To jest bardzo skomplikowany proces, który rozprasza nam nadmiar zaabsorbowanej energii. Tylko część, rośliny używają tylko znikomą część zaabsorbowanego światła dla fotosyntezy, a reszta zaabsorbowanego tego światła jest natychmiastowo, kwantowo, w mechanizmach kwantowych i molekularnych rozpraszana pod postacią fluorescencji i ciepła. I niefotochemiczne wygaszanie odzwierciedla ten proces. Czyli jeżeli nam zwiększa się poziom niefotochemicznego wygaszania, to wiemy, że zwiększa się nam poziom wypromieniowywanej energii pod postacią fluorescencji i ciepła z roślin. I teraz, biorąc to pod uwagę, że ten sygnał elektryczny reguluje, to co on faktycznie reguluje? Wyobraźmy sobie, że w chloroplaście mamy kilka tysięcy centrów reakcyjnych. I teraz te centra reakcyjne są umieszczone w kompleksie anten fotosystemów. I to te anteny absorbują światło i przekazują tą energię na to centrum reakcyjne. I teraz, kiedy roślina może więcej wypromieniować pod postacią fluorescencji i ciepła, a kiedy mniej? Jeżeli te anteny są bardzo blisko centrum reakcyjnego,
to wtedy większość energii, więcej energii będzie przekazywana na fotochemię. Ale jeżeli się tylko konformacyjnie oddalą od tego centrum o nanometry, o mikrometry, to spadnie poziom energii przekazywanej na fotosyntezę, czyli będzie inhibicja fotosyntezy, a wzrośnie poziom energii wypromieniowywanej pod postacią fluorescencji i ciepła. To jest bardzo ważne. Czyli następuje konformacyjna zmiana fotosystemów molekularnie, czyli ten sygnał elektryczny niesie informację. I teraz sobie wyobraźmy, jeżeli mamy w jednym chloroplaście kilka tysięcy centrów reakcyjnych, w jednej komórce mamy 20-25 chloroplastów, może trochę mniej, trochę więcej, w jednym liściu mamy tysiące komórek i teraz w drzewie mamy tysiące liści, to wirtualna przekaz informacji i połączeń elektrycznych w obrębie jednego drzewa sięga nam trylionów możliwych kombinacji ścieżek sygnalnych. To jest ogrom. To jest taki sam ogrom jak w mózgach ssaków, czy w mózgach ptaków, czy nawet w naszym ludzkim mózgu, jeżeli osiągniemy tryliony możliwych połączeń komunikacyjnych. I to jest jedną z części tego bardzo, że tak powiem, interesującego odkrycia, bo to odkrywa nam, jak skomplikowany system mają rośliny. Rośliny nie mają mózgu, ale mają sieć połączeń. I ta sieć połączeń decyduje o ewolucyjnej inteligencji i sprycie roślin, dostosowania się do warunków środowiska.